Oczywiście, jak ja to chciałem przedstawić pan prezes Marian Braczek, szef naszego i koledzy. Pani Maria, pan Maria Foj, przepraszam, wiceprezes, pana burmistrza, wszyscy zdają za przedstawiciel. Na minutę poczekamy. Nie wiem, kto zabierze pierwszy głos teraz w sprawie. Jak powiem, bo też chcę zrobić, bo ja też przyszedłem się więcej dowiedzieć. Koleżanki i koledzy. Przepraszam w imieniu, że tak powiem, nie działkowców, ale tych zainteresowanych, że nie dotarli jeszcze, ale jak pan burmistrz mówił, to jeszcze tam jest jakieś uzgadnianie z gminą, z udzielnią samogłową Słowska, bo tak ona się pewnie nazywa, i sąsiadami. Natomiast chcę powiedzieć, że Amika wystąpiła do ogrodu i do nas, do okręgowego zarządu, z prośbą o rozważenie możliwości częściowej likwidacji ogrodu. Mówimy to wprost językiem otwartym. Odbyliśmy spotkanie z kierownictwem Amiki, odbyliśmy spotkanie z zarządem i komisją rewizyjną tutaj na tej sali 3 tygodnie temu. Stwierdziliśmy wówczas, że żadnych decyzji, dopóki nie spotkamy się z działkowcami zainteresowanymi właśnie tą częścią ogrodu. A o jaką część chodzi, to tak naprawdę wizerunkowo od budynku tego domu działkowca w tamtym kierunku tą część. Z tego co Olej mówi, to jest 48 działek, czy 52 działki. No i dzisiaj, że tak powiem, próbujemy na ten temat podyskutować. Bo jeśli by tak popatrzeć ogólnie na rzecz sprawy, to z Amiką i jej poprzednikiem, to większość mieszkańców Gronek jest, była bądź jest związana rodzinnie, prawda? Pewnie trudno znaleźć rodzinę we Wrocławiu. Ale bardziej jesteśmy związani z ogródkami niż z Amiką. Ale mogę skończyć? Tak naprawdę Amika chce się rozwijać, bo inaczej na rynku różnie to może być. Kiedyś sobie, że tak powiem, nie chcę powiedzieć, że zaszkodziło, ale uratowała życie, oddając dla Samsunga te dwie części, a dzisiaj, że tak powiem, nie ma gdzie się rozwijać i nie ma gdzie inwestować. A jak wiecie o tym, żeby się znaleźć i utrzymać i rozwijać się na polskim i światowym rynku, no to trzeba niestety co roku inwestować i prosić o to, żeby rzeczywiście rzeczywiście się dalej rozwijać. Ale ja tak naprawdę nie chcę mówić za członków kierownictwa Amiki Wronki. Właśnie z tymi dwoma panami spotkaliśmy się tu prawie 3 tygodnie temu. Właśnie wchodzą, witamy ich. Palcem grozimy za opóźnienie. Winą pana burmistrza. Tak jest. Najlepiej na burmistrza zgonić, a jeszcze inaczej myślę, że wina leży po obu stronach. Chciałbym poprosić koleżanki i koledzy, ponieważ my Kirazoko wiemy, o co chodzi w firmie Amika. Proszę bardzo. Natomiast z moich ust to źle może brzmieć, więc stąd też bardzo bym poprosił pana prezesa, pana dyrektora, a tak naprawdę to pan Marcin Pili, żeby nie pomylić tutaj, pan wiceprezes zarządu Amiki naszej, bo to przecież nasz zakład tutaj z naszej Wielkopolski i kolega o spraw inwestycji i ruchu, utrzymania ruchu Tomasz Machaj. Witamy was serdecznie w naszym gronie. No i panowie prezesi, przepraszam, że tak skrócie będę mówił, prezesi, działkowcy, rodziny działkowe, zainteresowane częścią, bo zrobiłem troszeczkę wstępu, czekają na waszą informację. Nie chciałbym powtarzać tego, co przedtem była ta szeroka informacja, my tu mamy dyskutować nad określonym jednym problemem z udziałem pana burmistrza i rozwiązania tego problemu. Proszę bardzo. Dziękuję za głos panu prezesowi. Bardzo, bardzo państwa przepraszamy za spóźnienie. Naprawdę nie był żaden nas zamiar specjalny. Mieliśmy, pan burmistrz może potwierdzić, mieliśmy spotkanie, trudne spotkanie z członkami GS-ów. Przyznamy się, a tu tak samo mówiliśmy o tym, że również rozmawiamy z nimi o zakupie ziemi, która do nas również sąsiaduje, czyli z GS-ami. Przedłużyło się to, no trochę nasz błąd koordynacji pewnie i jeszcze raz bardzo gorąco za to chcę przeprosić.
Proszę Państwa, myśmy mieli spotkanie tutaj z Waszym zarządem, z Radą, tak chyba, czy z Komisją Rewizyjną. Zarządem i Komisją Rewizyjną. Gdzie bardzo mocno pokazywaliśmy całą Amikę jako rozwój. Amika jest firmą, która na tym terenie praktycznie jest ponad już 70 lat. Można powiedzieć, że oprócz Samsunga na dzisiaj jest największą firmą, ale zatrudniając osoby bezpośrednio polskie jest największa, tak? Bo Samsung zatrudnia dużo więcej osób z Ukrainy czy osób pochodzenia zagranicznego. Amika praktycznie rozwija się cały czas tutaj, rozwija się we Wronkach. Od produkcji, która na początku była kilkaset tysięcy, a nawet można powiedzieć na początku pewnie rocznie 100 tysięcy, dzisiaj produkujemy 1,5 miliona sprzętu. Amika sprzedaje 75% tego sprzętu, czyli sprzętu grzejnego, sprzedaje na rynkach zagranicznych. Obrót Amiki dzisiaj sięga już rzędu wielkości 3 miliardów. Jest to bardzo dużo, ale jesteśmy na rynku bardzo, bardzo konkurencyjny. Zyski naszej firmy, jak wiecie, w przeszłości nie były duże. Dzisiaj również nie są tak duże jak konkurencji. Amika ciągle musi walczyć o to, żeby przetrwać w konkurencji bardzo dużej, globalnej. Co to znaczy globalna konkurencja? Ja mówię, że wydają nam się pieniądze, są bardzo duże, 3 miliardy obrotu. Jeżeli powiemy sobie, najbliższy nasz konkurent, czyli takie firmy tureckie, które są potężnym konkurentem danych na rynkach europejskich, mają po kilkanaście razy więcej obrotu, czyli taki Arçelik potrafi mieć obrót rzędu 30-40 miliardów złotych, czyli to są kolosalne, duże liczby, a my z nimi walczymy i spotykamy się na rynkach europejskich. Państwo pewnie znacie, bo reklamy i w Polsce również zaczynają coraz mocniej nam to wspierać, Beko, tak, bo to jest ta firma, o której mówię, praktycznie jest bardzo agresywna, mają bardzo dobrą sytuację, jest bardzo słaba lira turecka przez sytuację polityczną, mają tanie koszty pracy, Amika ma sytuację zgoła inną. Sytuacja w Polsce, sytuacja na terenie Wronek jest taka, że praktycznie brakuje ludzi do pracy, sytuacja jest taka, że wszelkie koszty rosną, a mimo wszystko, patrząc, planujemy rozwijać się tutaj na miejscu, planujemy, żeby Amika mogła produkować ponad 2 miliony sprzętów grzejnych, bo my to mówimy grzejne, jest to kuchnie, piekarniki, płyty, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czyli we Wronkach. Co oznacza to, że potwierdzamy jak gdyby ciągłą chęć zatrudniania ludzi miejscowych, ciągłą chęć rozwoju tutaj tych ludzi również, bo te osoby, tak jak Tomek, tak, bo ja jestem powiedzmy gdzieś tam elementem lekko napływowym, chociaż 25 lat już pracuję w Amice, to pochodzą stąd. To są osoby, można powiedzieć, że są pewne, że będą pracować na najbliższe lata, będą ich rodziny pracować, bo Amika jest też firmą rodzinną. Pokolenie z pokoleniem pracuje, myślę, że większość z Państwa ma rodzinę albo miała rodzinę w Amice, albo mam nadzieję w przyszłości będzie miała rodzinę w Amice i my nie uciekamy od tego, żeby temu społeczeństwu pomagać. Nasz sąsiad, duży sąsiad, musicie mieć taką też świadomość, jeśli mogę tak powiedzieć, mogę sobie tak pozwolić Państwo, żebyście mieli też świadomość, że takie firmy globalne jak Samsung, jak LG, jak Electrolux, Bosch decydują bardzo szybko o możliwościach przemieszczania się. Przychodząc tutaj, budując tą firmę, która jest za płotem, praktycznie decydowali o likwidacji jednych, dwóch, trzech zakładów na całym świecie. To robią potrafią zdecydować w ciągu pół roku zamknąć zakład, takiego zakładu przemieścić go w drugi kierunek świata. I to są fakty. Jeżeli u nich to się zdarzy, to będą bardzo krótkie decyzje. I te decyzje nie zapadną tutaj, nie zapadną we Wronkach, one zapadną w Seulu, tam gdzie jest centrala, tam gdzie są główni szefowie i tam zapadną. Tu firma Amika jest firmą polską, tak? Głównym udziałowcem jest prezes Rutkowski, nie mieszka tu na miejscu, ale jest Polakiem, jego dzieci są w Polsce, jego rodzina jest w Polsce, jego uczucia i emocje są związane z tym miejscem od lat i w te miejsce inwestujemy. Myśmy przez ostatnie 10 lat wydali 500 milionów złotych na inwestycje w tą fabrykę i planujemy dalej tą fabrykę rozwijać. Żeby to robić, żeby mieć szansę konkurować w przyszłości, musimy myśleć, czy jesteśmy w stanie ją dalej rozwijać w tym miejscu, jakim są Wronki.
te problemy z ludźmi, te problemy, które nas spotykają, mamy szansę tylko albo aż, albo tylko przezwyciężać poprzez coraz większą automatyzację, robotyzację. Czyli ja bym dzisiaj z miłą chęcią przyjął 400 osób, bo ponad 300 osób to praktycznie są dzisiaj pracownicy ukraińscy. Chciałbym mieć pracowników polskich, bo jest bardziej stabilny pracownik polski, nierotacyjny, bardziej powiedzmy oddany firmie, ale takiej możliwości nie mam. Praktycznie we Wronkach jest totalnie bezrobocie. Żeby realizować automatyzację, żeby realizować te procesy, żeby ta firma przetrwała, żeby ta firma była konkurencyjna, musimy mieć teren. Każde urządzenie, każda maszyna zautomatyzowana w stosunku do człowieka potrzebuje dużo więcej obszaru, w którym funkcjonuje. W związku z powyższym my, żeby sprostać tym wymaganom, normalną, naturalną rzeczą jest w pierwszej kolejności szukamy możliwości rozwoju i tym rozwojem jest naturalny kierunek, jest kierunek, który jesteście Państwo, tak? Są to ogródki działkowe, przylegacie do nas, tak? Nie mamy innego miejsca rozwoju, tak? Mamy sytuację muru więziennego, powiem już tak lekko żartując, wchodzimy nawet do środka, tak? W przyszłym roku jesteśmy po podpisaniu umowy. A z tym przyleganiem, jak to jest? Czy Amika do działek, czy działki do Amiki? My przylegamy, mówię z mojej perspektywy, pan pewnie z pana perspektywy powie, że wy przylegacie do nas, tak? Czy my przylegamy do was? To wy jesteście panami, a my chamami, tak? Ja nie powiedziałem w żadnym stopniu coś takiego, także myślę, że pan tu troszeczkę za daleko idzie. 83 lata i co? Czy my mamy teraz wolne wypowiedzi, czy ja mogę skończyć? Zależy ile pan chce mówić, jak pan chce 3 godziny mówić, a nie dać się wypowiedzieć. Proszę, oddaję głos. Ludzie też mają prawo się wypowiedzieć. Oddaję głos państwu, możecie państwo wszyscy mówić, czy jesteśmy hamlami, czy... Nieważne, czy jesteśmy hamlami, czy nie. Wszystko? 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 Ja myślę, koleżanki...